bardzo na temat wstawiennictwa. Wstawiennictwo jest też mało znanym elementem, bo ludzie w ogóle myślą, że wstawiennictwo polega na tym, że my się wstawiamy do Boga, bo my się nie wstawiamy za ludźmi do Boga. No naprawdę, słowo honoru, to nie, w ogóle wyzbądźmy się z tego raz na zawsze. Ja wiem, że nawet wielu takich usługujących, którzy, ja często ich przywołuję jako wzorce, to nawet oni się pomylili, wielu z nich się pomyliło, na przykład jeżeli chodzi o wstawiennictwo. Nie? Pomylili się. Nie zrozumieli tego do końca. Myślę, że to jest coś takiego, że ta grupa wstawiennicza, że to wstawiennictwo, to polega na tym, coś nam tego Boga wyprosimy, wybłagamy, wykrzyczymy. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś to właśnie fajnie Łomak w ogóle opowiadał, pisał w jednej książce, mówi, stałem, mówi, na modlitwie wstawienniczej, uderzałem głową w fila. I mówię, Panie, żebyś choć w połowie tak kochał tych ludzi jak ja. I w ogóle się zastanowiłem, co ja gadam. Czy ja w ogóle, o co mi chodzi w ogóle, wiem. Księga Ezechiela, 22 rozdział, 30 werset, mówi tak. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Ten werset wielu ludzi wprowadził w błąd. Ten werset jest częścią Starego Przymierza. W Starym Przymierzu nie było Mesjasza. W Starym Przymierzu nie było wstawiennika. Rozumiecie? Nie było. Natomiast ten werset, on musi być przez nas dzisiaj rozumiany z innej strony. Musimy rozumieć, że Bóg nadal szuka wstawienników. Bóg chce, żeby się wstawiać, ale te wstawiennictwo dzisiaj nie polega na tym, że my przychodzimy do Boga i wypłakujemy przed Nim morze łez za kimś. Mówimy, Panie, zbaw go, Panie, dotknij. W ogóle wiecie, że nawet modlitwa, Panie, zbaw go, to jest w ogóle bluźniarstwo? Już to zrobił. Dokładnie, bo Bóg zbawił ludzi. Dzisiaj Bóg nikogo nie zbawia, bo On zbawił. Zbawienie się dzisiaj co? Przyjmuje! Tak samo jak Bóg nikogo nie uzdrawia. Uzdrowienie się przyjmuje. Bo jest napisane w ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. A nie będzie. Tam jest wiara, a nie nadzieja. Dlatego my w ogóle nie modlimy się tak. Nie modlimy się, Panie uwolnij go, bo Bóg nikogo nie uwalnia od demonów. Rozumiecie? On tak nie robi. Albo na przykład, Panie spraw, żeby on przyjął Jezusa. No przepraszam, ja mam coś powiedzieć. Jak byłoby tak, że Bóg sprawia, że ktoś przyjmuje Jezusa, no to też, wiecie, idąc systemem w ogóle logicznej implikacji, musimy dojść do wniosku, że On no, ma ochotę na to. A w innym wypadku, no nie ma ochoty. No ja cholera w takiego Boga nie wierzę, bo ja takiego Boga nie znam. Bo w mojej Biblii jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli tutaj nie ma czegoś takiego, że jednemu Bóg robi taki bonus, dotknę go i on przyjmie Jezusa. Takie uchylę mu trochę głowy. Uchylę mu, bo się wstawiennik modli o niego. To ja uchylę mu. A od tamtego się nie modli, wstawiennik temu nie uchylę. Taki jestem, taki Bóg jestem. I co mi zrobisz, jestem Bogiem. Wiesz o co chodzi? Mówimy na gwizdę, bo ja Bogiem jestem. A ty, no wiecie, no taki, to nie, to Zeus może jest, czy ktoś tam, ale to nie jest nasz ojciec. Ja nie znam takiego Boga. To nie ma okazji. Dlatego ja się w ogóle nie modlę o takie rzeczy, Panie zbaw ich, Panie uzdrów ich. Nie, nie na tym polega wstawiennictwo. Bardzo ważne w tym wersecie jest to, szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur. Wznieść mur. I teraz idą dalej. Psalm 106, 23 jest napisane tak. Przeto byłby ich wykupił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego, tak aby nie wytracił. I tutaj znowu ten werset, czytany z perspektywy Starego Przymierza, wprowadza ludzi w błąd, bo myślą ludzie, że Bóg, jeśli nie wstawiamy się za kimś, to on go wytraca, niszczy i tak dalej. Nic mylnego. Nic bardziej mylnego. Tutaj ten werset pokazuje, że jeżeli nie ma formuły wstawienniczej, to następuje jakaś formuła zniszczenia. Prawda?
jakaś formuła zniszczenia. Teraz, czym jest dzisiejsze wstawiennictwo? Dzisiejsze wstawiennictwo to jest pewnego rodzaju działanie, jak działa wojsko czy policja. To jest wstawiennictwo. Wstawiennictwo polega na tym, że my, stając w miejscu Chrystusa, ponieważ Słowo Boże mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Dalej napisane jest, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Dalej napisane jest, że czyż nie wiecie, że bogami jesteście, gdyż bogami są ci, których doszło Słowo Boże. To są wszystko wypowiedzi Jezusa. I to słowo Bóg tutaj, to jest hebrajskie słowo Elohim. Jezus mówi, czyż nie wiecie, że Elohim jesteście, a słowo Elohim to sędzia. Bóg mówi, czyż nie wiecie, że sędziami jesteście? Albowiem sędziami są ci, których doszło Słowo Boże. Narodzony z Bożego Ducha człowiek posiada tutaj na ziemi taką samą, podkreślam grubą kreską, taką samą władzę, jak Chrystus, kiedy chodził po ziemi. My nie posiadamy mniejszej władzy. My jesteśmy jak Chrystus. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Kropka. To jest bardzo ważna informacja. Był jeden Chrystus 2000 lat temu, poszedł do nieba, zesłał Ducha Świętego. Dzisiaj każdy, kto się narodzi na nowo z Bożego Ducha, wchodzi w miejsce Chrystusa. I teraz, jako ci Chrystusi, czy też Chrystusowcy, jakkolwiek nas zwał, tak zwał, to mamy za zadanie brać za mordę wszystko, co jest przeciwne Bogu. Głównym motorem działań przeciwnych Bogu jest szatan, a więc wstawiennik zajmuje się tym, aby blokować diabła. Wstawiennik to ktoś, kto blokuje diabła i wszelkie jego działania na ziemi. Na tym polega wstawiennictwo. Na tym to polega. Daję przykład. Nie dalej jak wczoraj otrzymuję informację. Ktoś, jeden z naszych tam ludzi, otrzymuje słowo mądrości. Słowo mądrości, jak się dowiecie, może nawet teraz to nie jest słowo jakieś mądre. Słowo mądre. Słowo mądrości to jest zobrazowanie tego, co się ma zdarzyć w przyszłości. To jest charyzmat słowa mądrości. W przeciwieństwie do charyzmatu słowa wiedzy, które obrazuje rzecz nieznaną, ale znajdującą się w czasie obecnym. Słowo mądrości to słowo mówiące o tym, co się wydarzy w przyszłości, krótko powiedziawszy, widzenie przyszłości. I ktoś ma widzenie przyszłości, że jednemu z naszych liderów, który jedzie autostradą, urywa się prawe koło w samochodzie. Co to jest? Ktoś powie, o, proroctwo. To nie jest w ogóle proroctwo. No to jest obraz przyszłości, ta rzecz się zdarzy. Niekoniecznie. O co chodzi? I żyjemy w epoce Nowego Przymierza i jako włodarze ziemscy mamy władzę, tak, nad tym, aby przyszłość kreować. Przyszłość nie jest określona. Przyszłość jest do kreowania. A więc to koło się może urwać, jeśli my na to pozwolimy, albo się nie urwie, jeśli my nie pozwolimy. A zatem co robi grupa wstawiennicza? Grupa wstawiennicza, otrzymując informacje na podstawie charyzmatu słowa mądrości, bierze autorytet nad tym, związuje demoniczne siły śmierci, związuje demoniczne siły stojące za wypadkami, ustanawia, że nigdy nie urwie się to koło w tym samochodzie. I koniec. Wiecie, co się stanie? Nigdy się koło nie urwie. Oto kolejny wariant przyszłości. Załatwiony przez kogo? Przez grupę wstawienniczą. Proste. Tak działa wstawiennictwo. Tak działa wstawiennictwo. Wstawiennik to ktoś, kto buduje mur. Kto staje w imieniu Jezusa, twarzą w twarz z diabłem i mówi, nie dotkniesz tego, nie dotkniesz tego człowieka, nie dotkniesz tej dziedziny, nie dotkniesz tego w imieniu Jezusa. Związuje cię, knebluje, usuwa. I co robi diabeł? Czy też w tym wypadku jakaś demoniczna siła? Jest związany, zakneblowany i usunięty.
To robi wstawiennik. Wstawiennik też ustanawia określone warianty. Mówi, co się będzie działo. Rozumiecie? Proklamuje określone prawdy do terenu, do życia. Prawda? Po prostu. Wstawiennik, tak? To postać, która blokuje demoniczne siły i ustanawia Boży porządek. A więc w naszych modlitwach wstawienniczych, na mniejszym lub większym, zakresie, bo ty nie musisz być wstawiennikiem, który ma powołanie, szerokie powołanie wstawiennicze, ale w twojej komorze, w twoim życiu modlitewnym będą następowały różnego rodzaju elementy wstawiennictwa. I wtedy musisz rozumieć, że na tym właśnie ono polega. Masz blokować diabła, ustanawiać rzeczy prawidłowe. Rozumiesz, o co chodzi? W ten sposób wprowadzasz określony porządek. Możesz różne rzeczy robić. Na przykład w naszym pierwszym kościele lata temu mieliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych i chciano nam zabrać ziemię. Ministerstwo, już nie pamiętam, które tam było wtedy, to rolnictwa, czy jakieś, był tam pewien pan minister, który chciał nam, on podpisywał zgody na to, żeby podpisał zgodę, żeby tą ziemię nam zabrać. No tam temat rzeka. Pamiętam, że przyjechali już ci likwidatorzy, oni jakoś tą ziemię nam dzielili, takie słupki wbijali. Ja już nie pamiętam, co dokładnie było. Śmieszne to było, bo oni przyjechali już na takich dwóch panów elegancko ubranych, mieli takie słupki, pokazali tam, wbijali w tą ziemię, że tutaj będzie ta ziemia nam odcięta, tutaj, a dwoje wstawienników za nimi chodziło, metr za nimi, oni wbijali słupek. A oni olej mieli w takim chłopoku. I oni tym olejem polewali ten słupek i mówili, w imieniu Jezusa ten kawałek ziemi też nie zostanie oddany. I chodzi, a ci się patrzyło, co panowie robią? Nic, nic, w porządku. Ty. I ci w ogóle przechodzili, wbijali te słupki, a ci je polewali olejem i ustanawiali, że nic takiego nie będzie. Że ta ziemia nam nie zostanie odebrana. Tak? W ogóle i koniec. Po czym na modlitwie wstawienniczej, tak, ustanowiliśmy, że ten minister, który podpisuje te zgody na te działania, no nie, to musi spaść ze stołka. Bo nam nie pasuje ten minister. Może on jest dobry nam w innych sprawach, ale w naszych nie. Żeby wam nie skłamać, dwa tygodnie afera wybuchła. Facet abdykował. Przed drugi na jego miejsce. Drugi rozpatrzył te wszystkie sprawy i zobaczył, to jest bezprawne. Tak? Przyszli smutni panowie, zabrali kołki. I została ziemia. Rozumiecie? Co się stało? Wstawiennictwo. Pokazuję wam takie rzeczy, wiecie, to się nikt nie modlił do Boga. Panie, zostaw nam to ziemię, tak Cię prosimy, to jest Twój Kościół, to Twoje wierzące. Przecież Bóg wie, że to jest Jego Kościół, Jego wierzący. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko Bóg mówi do takich ludzi z nieba, tylko oni nie słyszą. Takich chrześcijan, którzy się tak modlą, mówią, dziecko moje, dałem Ci tron, dałem Ci koronę, dałem Ci władzę, dałem Ci pałę do ręki. Czy Ty nie możesz normalnie, jak trzeba, po Chrystusowemu wjechać w to wszystko i rozpiszyć? Ty nie umiesz? Nie dałem Ci przykładu? Jak wjechałem do świątyni, wziąłem Pana i wszystkich zlałem, stoły go wywalałem? Cię nie szczypałem z nimi? Weź to zrób! Przestań tu żebrać. Jesteś syn? No syn, no to działaj, syn. Wstawiennik. Amen. Przyjaciele.